Nie wiem jak to zrobiliście, ale jesteście totalnymi kozakami. Na poprzednim odcinku pokazywałem wam tą tablicę i tutaj ustawialiśmy liczbę 187 tysięcy subskrypcji, ponieważ tyle udało wam się wbić. Poprosiłem was o to, żebyście zasubskrybowali kanał, ponieważ zależy mi na tym, żeby jak najszybciej wbić 200 tysięcy subskrypcji, a wy zrobiliście totalny jakiś, nie wiem jak wy to zrobiliście. Aktualnie mamy na kanale 189 tysięcy 500 subskrypcji, co oznacza, że od wczoraj przyszło na kanał ponad 2000 osób. 2000. I w tym momencie muszę zmienić tą siódemkę na dziewiątkę. Muszę to zrobić po prostu i nie ma takiej możliwości, żebym tego nie zrobił. Dziękuję wam oczywiście bardzo widzowie za to, że tak chętnie subskrybujecie. Jesteśmy tak naprawdę bardzo blisko 190 tysięcy i brakuje nam niecałe 500 subskrypcji. Więc jeżeli ktoś jeszcze jest na kanale, kto nie subskrybuje, a prawda, warto subskrybować, bo wiecie, pomagacie mi w ten sposób na pewno i się rozwijać i w ogóle wszystko, no to koniecznie zasubskrybujcie, tak żebyśmy mogli na następnym odcinku tutaj ustawić 190 tysięcy. I postarajmy się do końca przyszłego tygodnia. Że to jest niemożliwe, ale chociaż wiecie, jakby były codziennie przyrosty po 2000, to w przeciągu najbliższych 5 dni mielibyśmy 200 tysięcy. Ale wątpię, żeby tak się udało, aczkolwiek zaskoczyliście mnie od wczoraj tym, ile już udało wam się wbić, więc bardzo wam za to dziękuję. Dodatkowo dziękuję za 55 500 subskrypcji na plusie i za 60 tysięcy na kanale vlogowym, na którym nic co prawda nie robię, ale mam nadzieję, że kiedyś tam wrócę i będziemy mogli też jakby cieszyć się z tego, że ta liczba będzie rosnąć na wszystkich kanałach. Oczywiście taka tablica wydaje mi się być bardzo fajna, bardzo fajnie angażuje też was do tego, żeby się subskrybowali. Możemy się, prawda, tak fajnie dogadywać, wiecie o co chodzi, że po prostu subskrybujecie. A ja jeszcze tylko wiecie co zrobię tak, bo nigdy tego nie robiłem, a w sumie mógłbym zrobić, dlaczego by nie. To w tym momencie tutaj jest lista ostatnich, prawda, ilu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ostatnie 10 osób, które zasubskrybowało kanał. Dziękuję wam bardzo za to, że, prawda, subskrybujecie. I tyle, po prostu brak mi słów. A ja w tym momencie witam was oczywiście na Palionowie, na którym jesteśmy, prawda, tutaj w tym domku, na którym zakończyliśmy poprzedni odcinek. Mamy tutaj jakieś swoje podstawowe rzeczy i pisaliście mi masę komentarzy, jak mam wrócić do domu. Mówiliście mi przede wszystkim, że jak będę w tym miejscu, w którym byłem uwięziony, to jak wyjdę z tego budynku, mam iść totalnie na wprost i wtedy trafię do Palionowa. Więc w dzisiejszym odcinku postaram się to sprawdzić, z tego powodu, że jak dobrze pamiętam, my przyszliśmy właśnie stamtąd i tam gdzieś był ten zameczek, więc jakby będziemy płynąć tą wodą, aż dopłyniemy w końcu do miejsca, w którym byliśmy, ponieważ wydaje mi się, że nie zapłynęliśmy aż tak daleko. Więc sobie to postanowiłem, że tędy też wrócimy. Ja zabieram oczywiście wszystko, ponieważ nie wiem, gdzie trafię tak naprawdę, więc po prostu zbieramy wszystko, co jest tutaj ze skrzynek, chowamy sobie tutaj i wiecie co, ja zrobię tylko jedną rzecz, odłożę tutaj do skrzynki rzeczy, które mi się raczej nie przydadzą i które bez sensu jest ze sobą brać, więc to takie rzeczy odłożę. Mamy też te mapy, więc mapy trzeba wykorzystać koniecznie. To nam się może przydać, odłóż, klapa może nam się przydać, ale odłóżmy te deski. Te patyki też możemy odłożyć, bo możemy sobie w każdej chwili zrobić. Trzcina nam nie będzie potrzebna. Mamy dwie klapy, wiecie co, jedną klapę zostawię, bo po co mi ten. Pochodnia jedna nam się może przydać, zostawmy to szkło, ono nam się nie przyda. Te półpłytki też nie. To są takie rzeczy, które wiecie, są niepotrzebne w sumie. Zostawmy tą butelkę, też nam się nie przyda. To mięso na pewno nam się nie przyda, nie będę go już się go najadłem wystarczająco dużo. Tego dirta nie potrzebujemy. No i wydaje mi się, że mamy teraz taki zestawik już, który jest naprawdę bardzo fajny, taki, który nam w zupełności powinien wystarczyć. Więc w tym momencie zbieramy się i musimy wrócić z powrotem na Palionowo, ponieważ słyszałem, że tam się dzieją różne dziwne rzeczy. Między innymi słyszałem, że ponoć całe Palionowo jest zaśnieżone. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, bo nie było mnie na Palionowie, ale koniecznie muszę tam wrócić, zobaczyć, czy faktycznie tak jest i zobaczyć, jak wygląda Palionowo, ponieważ ponoć to już nie jest Palionowo, tylko to już są Jetiowice. I mnie to osobiście przeraża, że wioska, którą stworzyliśmy, wioska, która no, jest cudowną wioską, w tym momencie może już nie być nasza i mocno mnie to przeraża, szczerze wam przyznam, więc musimy jak najszybciej wrócić na Palionowo, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja i ewentualnie zawalczyć z Yetim, jeżeli będzie taka konieczność. W międzyczasie chciałbym wam serdecznie podziękować za to, jak idą te filmy, ponieważ naprawdę rozwalacie system. Jest 100 tysięcy wyświetleń co każdy film, więc dziękuję wam bardzo, jesteście cudownymi widzami. Możecie zostawić w takim razie łapkę w górę, jako, nie, pokażcie swoją cudowność. O, to jest dobry plan, pokażcie swoją cudowność. To, kurde, jak ja to przekminiłem. Pokażcie swoją cudowność i zostawcie łapkę w górę, jeżeli dobijemy tutaj 10 tysięcy łapek w górę, ponieważ to jest jak najbardziej możliwe, z tego powodu, że tak naprawdę każdy film przez ostatni tydzień ma prawie 10 tysięcy łapek w górę, co jest ogromną liczbą, szczerze przyznam, jest to dla mnie ogromna liczba, więc ja wam bardzo widzowie za to oczywiście dziękuję. No i możecie zostawić teraz łapkę też, żeby, prawda, utrzymać ten poziom jak najlepiej, bo im lepiej nam idzie, tym, prawda, więcej energii jest, prawda, na filmach. Nieważne, płyniemy sobie tą ścieżką, ja nie wiem gdzie, o,
widzę, jest ten mur, jest ten mur, jest ten mur. My stamtąd przyszliśmy, tam gdzieś byliśmy, ale czekajcie, bo tutaj tą drogą, jak dobrze pamiętam, to dopłyniemy do tego miejsca, w którym ja wszedłem do tego, znaczy wyszedłem z tego, prawda, więzienia lodowego. I może to wam się wyda głupie, ale chciałbym tam wejść znowu. Ja wiem, że to jest bardzo ryzykowne i tak dalej, ale chciałbym tam wejść z tego powodu, że chcę zobaczyć, jak wygląda sytuacja na dany moment w tamtym miejscu. Czy coś się pozmieniało, czy jednak wszystko jest tak, jak było, czy jestem poszukiwany, jak wygląda sytuacja, czy ktoś może inny tam jest uwięziony, ponieważ wiecie, nie wiem, jak Yeti zareagował na tą informację, że ja uciekłem i nie wiem, czy się nie chce teraz mścić na Milki czy na Paliące, więc muszę koniecznie sprawdzić, że tam przypadkiem ktoś nie jest uwięziony, bo może akurat będę mógł kogoś uratować, wiecie. No, nie chcę, żeby ktoś cierpiał przez to, że ja uciekłem, a tym bardziej, no nie chcę, żeby cierpiała Emilia ani Palionka, bo wiecie, one są strasznie, że tak powiem, zbałamucone tam przez tego Yetiego, one nie wiedzą, co się dzieje, one są nie zbałamucone, zmanipulowane, powinienem użyć takiego słowa. Dobra, tutaj było to wyjście, więc tutaj musimy wejść z powrotem. Dobra, to jest bardzo ryzykowne, że tutaj wchodzę po raz kolejny. Serio, nie chciałbym tutaj już wchodzić nigdy. No ale okej, wejdźmy po prostu i zobaczmy, co tutaj się kryje. Z tego co wiem, tam była klapa, którą będziemy mogli wejść jeszcze raz tam do tego miejsca i zobaczyć, co się tam kryje. Mam nadzieję, że nikogo nie spotkamy, bo jeżeli spotkamy Yetiego, który nam od razu mi założy kajdany, to się popłacze na miejscu, naprawdę. Popłacze się. Czy to była ta dźwignia? Wiecie co, jak będę wracać, to ją kliknę, bo boję się, że teraz ona coś złego zrobi. Ja może nie chcę teraz klikać tej dźwigni. Klikniemy ją, jak będę wracać, bo nie wiem, co robi ta dźwignia, a z doświadczenia wiem, że wiele dźwigni bardzo źle robi. I może przez to znowu trafić do więzienia, bardzo bym tego nie chciał. Więc po prostu dojdźmy tam na koniec i wejdźmy jeszcze. Ja tam tylko chcę wejść, rozejrzeć się i wychodzimy od razu. Nie chcę tam spędzać zbyt dużo, chcę zobaczyć po prostu tą klatkę, chcę zobaczyć, czy ktoś inny tam przypadkiem teraz nie siedzi, żeby w razie czego go uratować, albo wiedzieć po prostu, że ktoś tam jest. No bo jednak, wiecie, mnie tutaj chłopaki ratowali, pomagali mi z tym wszystkim i że tak powiem, byli ze mną, więc no nie chciałbym teraz zostać kogoś innego, jeżeli ktoś inny byłby w tarapatach, a ja totalnie nie wiem, co jest u innych osób, bo odkąd uciekłem, nie miałem kontaktu totalnie z nikim, co jest mega przykre. Dobra, uwaga, mam pochodnię tutaj w łapie, ale dobra, ona nie jest mi potrzebna. Rozwalmy ten crafting. Okej. Tu się niewiele pozmieniało, nic się w sumie nie... Nie, jest rozwalone to, czekajcie. Ej, jak ja tu stąd wychodziłem, to tak nie było. Tak nie było tutaj. Widzicie to? O kurze, tu coś się wysadziło. Ej, co tu się stało? Czekajcie, tu jest coś... Coś tutaj jest pod... Chcemy tu zejść? Wow, są jakieś podziemia. Nie, dobra, nie chcę chyba tego zwiedzać. O nie, nie mam jak wyjść. Nie mam jak wyjść. Musimy rozwalić lód, musimy rozwalić tutaj trochę lodu. Okej, wyjdźmy sobie tędy. Nie chcę tutaj być. Zobaczmy, co jest w tych skrzynkach, nic tutaj nie ma, okej. To jest mocno podejrzane, co tu się dzieje. Mamy tutaj tą książkę. Co to jest za książka? Jesteście do niczego, jak Szybson wam uciekł, mogę go... Macie... Jesteście do niczego, jak Szybson wam uciekł, macie go znaleźć, albo źle się to skończy? O kurcze. To jest wiadomość od Yetiego chyba do Palionki i do Milki, że mają mnie szukać. Czyli ja jestem... Czy jestem poszukiwany w tym momencie? Czy ja jestem poszukiwany przez nich i oni mnie szukają? Nie, dobra, ja stąd wychodzę. Ja tutaj nie chcę przebywać ani chwili dłużej. Dajmy ten crafting tutaj, dajmy tak, jak on był, żeby nikt się nie zorientował, że tutaj było to przejście. I ja w tym momencie wychodzę. Nie chcę tu przebywać ani chwili dłużej, serio, bo to jest po prostu przerażające, że oni dalej na mnie polują w tym momencie. Jestem okazem ich polowania. Jestem ich celem, rozumiecie to? Ja nie chcę tego. Dobra, widzowie, idziemy tym tunelem. Zobaczymy, co to jest za dźwignia tam na samym końcu, ponieważ chciałbym ją właśnie kliknąć, żeby zobaczyć, co ona robi takiego, ponieważ nie wiem totalnie, o co z nią chodzi, ale kliknę ją tak bezpiecznie, wiecie, żeby nic mnie nie zabiło przypadkiem, bo nie chciałbym, żeby tam coś dostać, więc musimy tak jakby jak najdalej od dźwigni kliknąć ją i przewidzieć, w którą stronę gdzieś się może otworzyć coś. Mi się wydaje, że tam coś na rogu się może zrobić, więc ja po prostu stanę sobie może z tej strony i po prostu tutaj kliknę tą dźwignię, patrzcie, tak. Chociaż boję się, że tu się pode mną rozsunie coś. O nie, ja nie wiem, czy ja tak chcę. Wiecie co, ogram tą sytuację. Tu się na pewno nic nie wydarzy. Tutaj może... O, bzyku wszedł na serwer. O kurczę, jak mi się uda dostać na Palionowo, to podejdę do niego i pogadam z nim. Dobra, uwaga, klikamy tą dźwignię, uwaga. Czy co się wydarzy? O kurczę. Ojej, to jest jakiś długi tunel. Tu jest, patrzcie. O. Co to jest za tunel? Ej, dobra, idę zobaczyć, co tam jest na samym końcu. Muszę to zobaczyć, bo nie wiem, dokąd to prowadzi. Tam jest trochę zielonego, czyli jest jakaś trawa. Okej, no mam nadzieję, że dostaniemy się do czegoś. Nie wiem, do czego to w ogóle prowadzi, ale okej. Wyjdźmy stąd, okej, jesteśmy, dobra, znajomy te... Czekajcie, czy to jest? Czekajcie, czy to jest?
Nie, to jest palionowo już. O nie, my tak blisko byliśmy, to jest naprawdę tak blisko. Lecie, proszę zostaw mnie. Proszę zostaw mnie. Patrzcie, jest już palionowo, to było tak blisko. To było, czyli patrzcie to, widzicie tam? Tam jest zamurowane to. Ja mówiłem na poprzednim odcinku, że to jest zamurowane i że dlatego pewnie mam iść w drugą stronę. A to był cały plan Yetiego, to był, żeby mnie odciągnąć od palionowa, żebym ja sobie poleciał w drugą stronę. Dobrze widzę, że mi napisaliście, że to nie w tą stronę jest palionowo. Ale wiecie, co ja muszę zrobić? Ja muszę teraz rozwalić tą zaporę, ja nie mogę tego tak zostawić. Bo jeżeli, patrzcie, tu jest ten mur. Nie, trzeba się trzymać do tego z daleka. Ale zejdę tutaj na dół i po prostu rozwalę tą zaporę. Tak, żebyśmy wiedzieli, że tutaj jest przejście normalnie, że można tędy pływać, bo to, że tutaj, to nie mam łopaty niestety, więc nie zrobimy tego jakoś mega szybko, ale postaram się po prostu rozwalić trochę tutaj tego, żeby dało się po prostu przepłynąć łódką i po prostu łódką sobie wpłyniemy do palionowa jak szefy, po prostu wiecie, o co chodzi. Tutaj jakiś zombiak za mną jest, no właśnie, dobra, tutaj przejdźmy na drugą stronę. Wariacie, proszę mnie zostawić, nie bij mnie, bo po prostu mnie nie bij. Dobra, czy to się wyrówna? Czemu to się nie wyrównuje ta woda? Powinno się wyrównać chyba. No nie wiem, dziwne. Wypiję mleko i po prostu wodą to wyrównam. Poczekaj, patrzcie. O, myk. O, wyrównało się. Dobra, zostaw mnie, zombiaku. Ja nie chcę się bić teraz. Nie chcę się tutaj dotykać. Chodź. No, dobra, leży. Dobra, bierzemy tą łódkę i płyniemy do palionowa w takim razie. Wpłyniemy tam jak szefy. Uwaga, tu, myk. Bierzemy tego dirta po drodze. To surowe mięso wywalamy, go nie chcę. Zjedzmy sobie. I wracamy na palionowo. Dobra, ej, to jest wielki moment, bo ja w tym momencie zobaczę po raz pierwszy palionowo. I ponoć jest całe zamrożone. Tak mi pisaliście, że jest po prostu całe w śniegu. I teraz moja... na żywo reakcja tak naprawdę na to. Zobaczymy, czy faktycznie mieliście rację, czy faktycznie mówiliście prawdę, czy jednak widzę tam już śnieg, tam już widzę śnieg na górze. Tam tego śniegu nie było. O nie, widzę, że to jest całe już powoli zaśnieżane. Nie, to się nie dzieje naprawdę, to się nie dzieje naprawdę. Dobra, wpłyńmy tu do środka przez tą bramę. Dobra, wpływamy tutaj do tego. O nie, ja widzę, że to jest wszystko zaśnieżone. Nie, to nie może być prawda, to nie. Nie, dlaczego tu jest tyle śniegu? Nie, to nie może być prawda. To nie mogą być Yetiowice, to jest palionowo dalej mimo wszystko. Nigdy tego nie nazwę Yetiowicami, nie ma takiej możliwości. Mimo tego, że tu jest tyle śniegu. Dobra, wiecie co, ja pójdę po bzyka, bo widziałem, że on wszedł na serwer, więc on tutaj gdzieś powinien być. Mam nadzieję, że go gdzieś znajdziemy tutaj. Halo, bzyku, jesteś tutaj, halo. Bzyku, czy jesteś na chacie? Nie widzę go tutaj nigdzie, żeby biegał. Czy jest na chacie? Halo, bzyku. Halo. Gdzie on jest? Nie, chyba go nie ma na palionowie w ogóle. Chyba go nie ma. O nie. Czekaj, gdzie on? Nie, no nie mogę go znaleźć, nie ma go tutaj w tym domku. Dobra, czyli... czy on gdzieś tutaj może jest poza domkiem? O nie, ja tutaj patrzę, muszę do wody wskoczyć. O, okej, udało mi się. Weźmy sobie trochę wody, żebyśmy mieli. Dobra, czy jest tutaj gdzieś bzyku, halo? Czy on tutaj gdzieś... czemu to jest... kurczę, to tak źle wygląda, jak to jest teraz, bo to było tak pięknie zielono. A teraz jest tak jak brzydko, tak biało. Patrzcie, tam całe te góry są zaśnieżone. Ile tu jest tego śniegu? Co to ma być w ogóle? Nie, no dobra, nie widzę bzyka tutaj nigdzie, go, może gdzieś jest poza, może gdzieś na jakąś wyprawę poszedł czy coś. Nie wiem totalnie, o co chodzi. Dobra, zobaczmy w ogóle, jak tutaj ten toast mój, że tak powiem, śmiga. O kurczę, tak się... Nie, to jest niemożliwe, że aż tyle zeszło. Ej, gdzie są moje chleby? Dobra, ale musiałem Ej, okradli mnie. Dlaczego nikt mi nie daje nic za te chleby? Ej, ja tutaj miałem, z pół skrzynki miałem chleba. Jak to jest możliwe, że to się tak stało, że tutaj nie ma nic? I nikt mi nic nie zapłacił. Nie, okradli mnie. Nie, widzowie, to jest nie do zrozumienia. To jest chamst. Ile tam jest śniegu na tym moim domku? Ej, idę zobaczyć mój domek, bo tu się jakieś dziwne rzeczy dzieją. Czekajcie, czy ja dobrze widziałem, że... czemu to jest tak... co się tu wydarzyło? Halo? Nie, no nie, to jest nie... Nie, dlaczego mój domek jest cały zaśnieżony? Nie, zasypał go śniegiem. Czy on mnie wykluczył ze społeczeństwa w tym momencie w ten sposób? Nie, no to się nie dzieje naprawdę. Nie, no tu nie ma nic, po prostu całe zasypane śniegiem. Ja nie mogę, dobra, ale można wejść jeszcze bokiem, tego nie przewidział. Wariacik, jak ty się tu trzymasz, lisek? Nie masz w ogóle nic do jedzenia, patrz, ja ci rzucę chleba trochę, masz. Zjedz se coś, nie wiem, czy ty jesz chleb akurat. Ale patrz, może chcesz świecącą jagodę, masz, bo ty może lubisz świecące jagody, masz. Jedz se tam, dobra, wejdź. Co tu się dzieje? Co to ma być w ogóle? A dlaczego tu jest tyle śniegu? Patrzcie, to jest wszystko zaśnieżone, nie, to się nie dzieje naprawdę w ogóle. Ty, co tu się wydarzyło? Nie mogę otworzyć tej skrzynki. Przejdźmy tu. Dobra, tutaj jest akurat spoko, tu mi nie zaśnieżył. Zobaczmy, jak się mają nasze wieśniaki, bo to jest też ważne pytanie w sumie. Jak się nasze wieśniaki mają w tym momencie? Halo. Otóż, o nie, ja tu nie wejdę.
Ja tu nie wejdę, bo ja nie mam swojego miecza. O nie! Gdzie ja mam mój miecz? Gdzie ja mam mój miecz, który tam trzeba było włożyć, żeby to zadziałało? Nie, 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 nie. Dobra, musimy znaleźć mój miecz. Gdzie ja mam... Gdzie ja miałem... Gdzie ja miałem te rzeczy moje wszystkie? Czekajcie, bo ja... Gdzie ja to było? To... Ja to... Ja wiem, gdzie to było! Ja to odłożyłem do skrzynki jakiejś. Chyba. O nie, ja nie wiem, gdzie to jest, teraz tego będę musiał szukać, ale przede wszystkim to ja muszę ten dom odśnieżyć cały. Przecież, o nie, ja wiem, dlaczego to jest takie całe zaśnieżone. Przecież ja jemu oddałem ten dom. O nie. Dobra, to ja muszę zabrać jakieś rzeczy stamtąd, biorę jakieś rzeczy i muszę się stamtąd wynieść chwilowo. Dobra, zobaczmy tylko na szybko, czekajcie, jakieś najważniejsze rzeczy, jakie tutaj mam, najcenniejsze. Gdzie ja najcenniejsze rzeczy chowałem? Ja wiem, gdzie ja chowałem najcenniejsze rzeczy. O nie, musimy się tam dostać. Dobra, musimy się dostać do miejsca, w którym chowałem najcenniejsze rzeczy. Nie mam żadnej łopaty, musimy dostać łopatę. Musimy ogarnąć sobie łopatę, bo przecież ja szału dostanę. Nie mam łopaty tu żadnej. Nie, naprawdę. Naprawdę, nie mam żadnej łopaty. Za żadnego żelaza nawet, ale dobra, mam patyki. I robimy kamienną łopatę po prostu. No trudno. Czasem trzeba, żeby się przedostać. Rozwalamy to, uwaga, przechodzimy tutaj na drugą stronę. I teraz tak, gdzie tutaj to było? Czekajcie, musimy przejść tu. Chyba dobrze idziemy. Dobra, czy ja dokopię się teraz tutaj do samego końca? Ja już nie wiem, gdzie ja jestem. Tak, jest! Ja nie mogę, jak to wygląda strasznie. Tu i teraz musimy się dokopać. O, tu jest światło jakieś. Co tu się dzieje? Ej, dlaczego? Czekajcie, tutaj rozwalam to. Tam jest dźwignia, okej. Czekajcie, to było otwarte już? Nie działa mechanizm, czyli to jest ciągle otwarte. Ale dobra, mam tu na całe szczęście dużo jeszcze swoich rzeczy. Więc w tym momencie musimy zrobić taką akcję, że rozwalam tu tą szybę. No trudno, wyrzucam tamte śnieżki. Nie chcę tych śnieżek, bo potrzebuję wolnego miejsca w ekwipunku. Wyrzućmy dirta, to też nie potrzebuje. Węgiel nie potrzebuje. Już tu weźmy sobie to. Zostawmy tak, okej. Bierzemy w takim razie tak, bierzemy wszystkie diaksy, które mam. Na całe szczęście się tu ostały. Mamy Poison of Poison, czyli mamy truciznę. Ale tego na razie nie potrzebujemy. Mamy music diska jakiegoś, dobra, to nie są rzeczy ważne. To możemy to olać, na razie to nie jest nam potrzebne. Nie działa ten mechanizm. Ja bym tu się chciał jeszcze przekopać dalej, zobaczyć co tutaj, jak wygląda sytuacja na przykład z... gdzie ja jestem w tym momencie? Jestem chyba na środku. Czy jest tutaj zbroja moja? Ja nie wiem, gdzie ja to odkładałem wszystko, czy ja to odłożyłem w końcu. Tu jest skrzynka jakaś. Dobra, zobaczmy co tu jest. Okej, czy tu jest coś, co mi się może przydać? Tu jest poszukiwane, to jest książka, która już tutaj długo leży. Weźmy sobie to te złote jabłka. Mogą nam się przydać, bo ja nie wiem, czy ja tutaj kiedykolwiek już wrócę do tego domku. Zobaczmy, tu też była skrzynka, jak dobrze pamiętam. Jest, okej. Mamy kolejne dwa złote jabłka, weźmiemy sobie je. Jest książka, weźmy sobie tą książkę. Z tego powodu, że może nam się ta książka przydać do jakiejś informacji, jak będziemy chcieli zostawić i tak dalej. Zobaczmy, co tu jest napisane. Przez siebie usunęli mi konto. A, to jest wiadomość od Yetiego, ona nie jest ważna. Tak naprawdę wywalone w nią. Mamy, dobra, tu jest jeszcze skrzynka. Są tu moje itemy, ja nie mogę. Uratowani jesteśmy w tym momencie. Bierzemy to, bierzemy strzały, bierzemy lunetę zamiast tych śnieżek. Tu są książki, jakieś to nie potrzebujemy. Bierzemy to oczywiście, żeby mieć jak latać na elytrze. I zamiast klapy na przykład. Klapę możemy sobie zabrać, bo mamy, widzę, miejsce na to. Załóżmy sobie tą zbroję oczywiście. Zakładamy, myk. Tu ściągamy to, zakładamy, tak, okej. Mamy tego armora, tu odłóżmy to jest nam niepotrzebne już teraz. Okej, jesteśmy uzbrojeni, mamy w sumie najważniejsze rzeczy, które były najważniejsze, to mamy ze sobą w tym momencie. Więc możemy sobie tutaj teraz poukładać to jakoś tak, żeby jakkolwiek miało to ręce i nogi w tym momencie, dobra. Dobra, nie kopię tu już więcej, bo nic więcej tu chyba nie znajdę w tym momencie. Dobra, mamy wszystko, co jest nam potrzebne, wynoszę się stąd, muszę znaleźć chwilowo ulokować się w jakimś innym miejscu, póki ten dom mój jest przejęty przez Yetiego i póki on tutaj ma do niego prawa. Ja teraz będę musiał o ten domek walczyć, ale zanim to wszystko zrobię, to ja muszę koniecznie znaleźć jakieś miejsce, w którym będę mógł chwilowo zamieszkać. Nie mogę zamieszkać w domu Milki, bo ona też ma sojusz z tym Yetim. Nie wiem totalnie, gdzie mam począć teraz, gdzie mam być, więc nie wiem totalnie, co robić. Czekaj, wiem, gdzie musimy pójść. Patrzcie to, widzowie, pokażę wam jedno miejsce. O tym miejscu niewiele osób wie, albo jak ktoś wie, to przynajmniej wie, to są osoby spalionowe, ale tutaj. To jest jaskinia, w której się zatrzymamy póki co. Tutaj nas będzie ciężko znaleźć, mam nadzieję, że tutaj Yeti nie będzie nas szukać i będziemy tutaj mogli, że tak powiem, spokojnie rozbić swój obóz. Więc ja w tym momencie idę tutaj na sam koniec, na samiusieńki koniec. Najlepiej, wiecie co, no zrobimy tutaj tak, że po prostu...
Postawię tutaj tych desek trochę, wyjdźmy tutaj. Nie mogę wypłynąć. O, wypłynąłem, dobra. Tu postawmy tych desek tak, żebyśmy zrobili sobie jakąś podłogę po prostu najzwyczajniej w świecie. Postawmy pochodnie, rozkopmy to tutaj trochę, żeby mieć jakąkolwiek przestrzeń w tym momencie. Dobra, stawiamy to tutaj, uwaga, tak, mamy tutaj zrobione jakieś pomieszczenie i w tym momencie możemy tutaj ulokować się. Niestety mamy tylko fioletowe łóżko. Potrzebuję mojego pomarańczowego łóżka jak najszybciej. Ale dobra, rozstawmy tutaj sobie te wszystkie rzeczy, rozstawmy skrzynkę. Zróbmy sobie jeszcze jedną skrzynkę, bo mamy sporo tych itemów, więc zróbmy tak. I jeszcze jedną skrzynkę musimy zrobić. O, nie, jakiś lag był, dobra. Jeszcze jedna skrzynka i musimy tą skrzynkę ulokować w jakimś miejscu, które będzie nieznane nikomu. Uwaga, może tu, w tym miejscu. Czekajcie, zróbmy to tak niżej o jedno, okej. I w tym miejscu teraz schowamy najcenniejsze rzeczy. To schowamy tam, schowamy to. Schowajmy sobie trochę żarcia, weźmy sobie 37 mi wystarczy, bierzemy to. Schowajmy te mapy, schowajmy to żarcie całe. To nam się może przydać później. Tu ustawiamy tak, okej. Klapa. Czy nam się przyda do czegoś klapa? Możemy na razie tą klapę. Na razie dajmy tą klapę tu, ale nie wiem, do czegoś na pewno ją wykorzystamy. Odłóżmy tutaj te rzeczy. No i w tym momencie jesteśmy, że tak powiem, tutaj schowani. To będzie nasz dziennik, to będzie nasz dziennik podróży. Dziennik tosta, tak nazwijmy, dziennik tosta. I zróbmy tak, dzień pierwszy. Napiszmy tutaj, co się działo w dniu pierwszym. Ucieczka z więzienia Yetiego. Ucieczka z więzienia Yetiego. Dzień drugi, czyli to jest dzień dzisiejszy, bo to piszę za wczoraj jeszcze, co było. Dzień drugi, tu zróbmy sobie przerwę. Dzień drugi, to było dokładnie, albo wiecie co, możemy to pisać tak, żeby to było graficznie bardziej tak, że tak powiem, przystępnie. O, coś takiego, myślnik, o, łup. Okej, możemy tak to mieć. Dzień drugi, w dniu drugim co się wydarzyło? W dniu drugim powrót na zaśnieżone Palionowo. Okej, i jutro będzie dzień trzeci. I zobaczymy, co się wydarzy dnia trzeciego. Piszmy to wszędzie tak samo, dzień trzeci. Zobaczymy, co się wydarzy tego dnia i co tak naprawdę nas tutaj będzie czekało, bo szczerze przyznam, że tak powiem, nabiera to rozpędu. Ja w tym momencie muszę niestety żyć tutaj, pod jakimś mostem, jak bezdomny. Bezdomny w Minecraft, totalnie źle to wygląda, ale trudno, musimy to zaakceptować. Tu mam nadzieję, że nikt mnie nie znajdzie, że tu będę póki co bezpieczny. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Zapraszam na Plusa, gdzie również odcinki są o 14:14. Trzymajcie się, pozdro, pa, pa.